Serdecznie witamy panią dyrektor, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich na uroczystym apelu podsumowującym naszą pracę w pierwszym semestrze. Prosimy panią dyrektor Barbarę Bartoszek o zabranie głosu. A ta niespodzianka powiedziała, że na końcu, bo będziesz mówiła dyrektor krótko, na końcu to jest najlepiej dwa zdania i tylko. A tu teraz patrz, wywołali mnie do tablicy. Dziękuję bardzo. Wywołali do odpowiedzi, więc odpowiadać trzeba. Bardzo serdecznie witam rodziców, bardzo serdecznie witam moje koleżanki, kolegów po fachu, bardzo serdecznie witam moje panie wicedyrektorki i bardzo serdecznie witam was, kochani. Pierwszy semestr za nami. Pierwszy semestr, czyli pierwszy okres dla pierwszoklasistów moich, najpiękniejszy pierwszy pół roku. Dla drugich i trzecich klas już taki okres, który mówi o tym, że wiele rzeczy można się nauczyć. Pierwszaki się poznawały, a drugi i trzeci już zdobywały więcej kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji, rozpoznawali się wzajemnie. Czy było łatwo? Nie! Proszę. Jedni mówią, było łatwo, drudzy mówią, niekoniecznie. I to jest prawda, i to jest prawda. Bo tak w życiu ma być. Bo kto powiedział, że będzie łatwo, a kto powiedział, że było trudno, to ma rację. Dla jednych i dla drugich może być równie. Ale proszę mi powiedzieć, co było najważniejsze w tym pierwszym semestrze? Głośno wszyscy. Wszystko tak, jakie są wasze potrzeby. Kochani uczniowie, ja chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować za pracę. Bardzo serdecznie, bardzo gorąco podziękować za te wszystkie emocje, za to, że pozwoliliście nam cieszyć się razem z wami, za to, że czasami się smuciliśmy, za to, że nie zawsze zdążyliśmy za wami. Dziękujemy wam za to, że ciągle nam stawiacie nowe zadania, bo dzięki wam my wszyscy staramy się razem z wami biec do mety. Dziękuję rodzicom za zaufanie, za pomoc, za wsparcie, czasami za pokazanie tego, czego my nie widzimy. Dziękuję państwu za to, że towarzyszycie swoim dzieciakom w tym najpiękniejszym okresie, jakim jest ta edukacja wczesnoszkolna. I wszystkim życzę, już na koniec, wszystkim, moim kochanym Mieszyńskim, ale również moim nauczycielom, żeby ferie były najpiękniejszym okresem do wypoczynku. No i co? Czas na podsumowanie. Starczy, nie? Uczestniczyliśmy również w zajęciach muzyczno-rytmicznych, podczas których uczyliśmy się grać na instrumentach. Wszyscy pracowaliśmy z dużym zapałem, zdobywaliśmy nowe wiadomości i umiejętności. Dzisiaj jest ten moment, by pochwalić się tym, co już potrafimy. Uczniowie klas 1-3 pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowali występ artystyczny. Jako pierwsze wystąpią dziewczynki z koła tanecznego, które zatańczą taniec
aniołków. Dziękujemy za piękny tanec. Teraz zapraszamy klasy pierwsze, które zaprezentują wierszyk w języku angielskim, o czym mówią zabawki. Zdjęcia i montaż.
otrzymuje Mikołaj Butrawa z klasy 3 A, który zajął 3 miejsce w Pucharze Świata Dzieci w karate w konkurencji kata. Prosimy panią dyrektor o wręczenie nagrody. Przyznać nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia, za reprezentowanie szkoły na najwyższym szczeblu. I w tym semestrze został wytypowany do tej nagrody Mikołaj Zar. Za co, Mikołaju? Za 3 miejsce w karate. Trzecie miejsce w karate na Mistrzostwach Świata. I tak było. Brązowy medalista jesteś, tak? Brązowy medalista ze szkoły podstawowej numer 1. Dlatego wręczam ci tę nagrodę i mam nadzieję, że kiedyś będziesz pamiętał, że uczyłeś się tutaj u nas, jak będziesz jeździł po świecie jako znany sportowiec. Życzę ci tego z całego serca i mocno gratuluję. I pozostali, bardzo proszę, podążajcie śladem Mikołaja. Gratulacje, Mikołaj. Na zakończenie semestru uczniowie wśród swoich kolegów i koleżanek z klasy wybierają osobę, która wykazuje życzliwość i uprzejmość. Jest wrażliwa na potrzeby innych, opiekuńcza i uczynna. Zawsze przestrzega kultury, słowa i zachowania. Potrafi współdziałać w pracy i zabawie. Przyznajcie oznakę kolego na medal. Taką oznakę otrzymują Filip Zielichowski z klasy 1 A, Anna Redlicka z klasy 1 B, Lena Stefańska z klasy 1 C, Bartosz Jamrozik z klasy 2 A, Mateusz Jurkowski z klasy 2 B, Maciej Micer z klasy 2 C, Karina Kamińska z klasy 3 A, Karina Kawałko z klasy 3 B. Prosimy wychowawców klas o wręczenie ocen. Zofię Czajkę, ukożę syn i grzeszczek, tamta dziewczyna.